Dzień dobry. Chyba najpiękniejszy nocleg, jaki do tej pory mieliśmy okazję dostąpić na Islandii. Proszę zobaczyć. Troszkę przyparowało i trzeba przyznać, że na takim materacu grubym niestety jest troszkę chłodno spać, ponieważ nie ma on izolacji. Więc będziemy musieli wypróbować kolejną opcję, czyli spuścić powietrze z tego materaca, no i wyciągnąć swoje materace, te, które używamy pod namiot do podróżowania. Więc zobaczymy, tamte są na sezon zimowy, ponieważ mają taką izolację z takiej folii NRC, która odbija po prostu ciepło. Tutaj po prostu tej bajery nie ma. Dobra, teraz zbieramy rzeczy, musimy poukładać wszystko, tak żeby to miało ręce i nogi. A zobaczcie, jak jest na przodzie. Jak jest ten, nawet szefowa już wstała. No, jest nasz Polar Bear. I ciepła herbata. I ciepła herbata, wszystko jest. Ale tak sobie myślę, że latem moglibyśmy sobie pływać tutaj. No i przez całą noc, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że nie było tutaj żadnego auta. Nic nie przejechało. Jak wiecie, moi kochani, niedźwiedzie polarne bardzo uwielbiają jeść rybkę. Chrom, chrom, chrom. Tutaj ta rybka jest przygotowywana przez tak zwaną naszą szefową kuchni. I tutaj nie pamiętamy, jak ta rybka się nazywa, ale będziemy ją sobie jeść. Pani szefowo, czy pani nam przygotowuje rybkę? Czy, bo może na samochodzie, jakby to kroić, to... Może na samochodzie nie kroi, bo przekroisz silnik. Co pani robi teraz? Kroimy rybkę. Potem zamkniemy tutaj nasz... Ale pieprz i sól jeszcze potrzebujemy. Pieprz, sól, oliwa. To dawaj. Oliwa. Ale pierwszy sort od Daniela. Dobra. Daniel z Mazur, dziękujemy za pyszną rybkę. Miam, 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 miam. Hania, szybciej! Szybciej! Więc tak. Śniadanie będzie syte. Będzie ryba z chlebem razowym. Suszymy rzeczy. Budki, moje buty trochę śmierdzą, muszę je wyprać, ale nie mam ku temu możliwości. No i zdjęliśmy materac, ten taki duży, ponieważ nie miał izolacji, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy rozkładać te mniejsze. Więc taki większy porządek się zrobił, ponieważ bardzo duże rzeczy weszły tutaj, gdzie koło zapasowe. Nie wiem, czy każdy tak używa tego jako półki, ale polecam wam używać jako półki, bo naprawdę się sprawdza. Jest o wiele więcej miejsca i można to wszystko bardziej ogarnąć. Mamy trochę jedzenia. Na przykład co mam? Jakąś bułkę z budyniem i z migdałami. I przeróżne inne cuda. Co tam, Haneczka? Ten niedźwiadek wygląda, jakby teraz robił kupę. Tutaj szefowa. Sól, pieprz. Ryba to lubi, tylko sól i pieprz. Najprościej chyba. Tak mi się wydaje, tak ktoś kiedyś powiedział. Że taki, co nie potrafił gotować. Nie no. Wiesz co, ja myślę, że jak zamkniemy to w tym sreberku, to będzie spoko. To będzie spoko. Zobaczcie, jaką kuchnię dzisiaj mamy. Super, nie? To jest fajne, że jak jeździsz samochodem, to możesz zatrzymać się... Ja tego nie powiedziałem, ale w każdym miejscu, tak? Wiecie, ja jestem takim renegatem, takim wagabundą. A na Islandii zatrzymywanie się w miejscach, które uważamy za dzikie, jest niedozwolone. Na Islandii tylko i wyłącznie możesz się zatrzymać w hotelach, w hostelach, no i na kempingach. Nie możesz sobie tak dziko stawać. Ale z drugiej strony, jeżeli nie robisz nic złego tutaj, nie robisz, nie śmiecisz, jesteś cicho, nie przeszkadzasz nikomu, tutaj nawet domostw nie ma, no to uważam to, że to jest okej. Ale to tylko moje zdanie, wiecie, ktoś może powiedzieć w komentarzach, hej Tomek, ale nie, łamiecie prawo. No okej, możecie tak powiedzieć. No i ja w zupełności to przyjmuję na klatę, nie? Szefowo! Szybciej! Prawie gotowe! Szybciej! Spróbujemy to zamknąć.
i spróbujemy to położyć na palnik gazowy. Teraz się herbatka tam robi. Herbatka owocowa. Proszę. Praktycznie już skończona. A tutaj, no spróbujemy. Może bardziej pouciskać, tak wiesz, żeby aż tam po prostu tak parownik był. Dobra, jest dobrze, Tomasz. To, że tam dałaś tej oliwie? Wystarczająco dużo, no. Dobra. O co wie? Słyszycie to? Ale idzie. Kierowniku, ale idzie. Ciekawe, czy to aluminium... Nie, no aluminium nie ten. Nie, no nie spalimy aluminium kuchenką gazową. Ostro. Co tu się dzieje, kierowniku? Kierowniku, a czemu ty na islandzkich blachach jeździsz? Jak ty z Podlasia? Szefowo! Skwierczy! Skwierczy dobrze! Jak skwierczy, to znaczy, że jest dobrze! Haniu, Haneczka, pokaż nam, jak się rybka zrobiła. Ale to tak szybko na ten jał, uważasz, że to już? No a jak? Nie. No dobra, nie. No ale myślę, że z 15 minut jeszcze bite. Zapalniczka, raz. Uwaga na kurtkę. Ja jestem taka głodna. Puch, uważaj na kurtkę, masz jedno. Ale pana peci, pierwszy sort, bardzo dobry. A tutaj jeszcze na dodatek się kawa robi. Powiedzcie, to jest życie. To jest życie jak w Madrycie. Kawkę pijemy już w samochodzie jadąc. O! Zimno. Zimno. Bardzo. Słońce zaszło, zimno. Za samochodem się chowamy. Bo kurczę, chmury wyszły. No i naprawdę, odczuwalnie tak zimno. Mam nadzieję, że z butów nie będzie śmierdziało. Przemoczone trochę. Czy mamy w drużynie jakieś taboszy? Dajcie znać. A jeśli lubicie kawę, proszę bardzo. Ale pod sam korek. Zakręcam. A ten palnik to 34 gramy tylko waży. Jest z tytanu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystko, co widzimy po lewej, po prawej stronie, to głównie pył wulkaniczny i tak zwane pola lawowe. Czyli wskazuje to na to, że mamy wulkan. Ten wulkan nazywa się dość dziwnie, bo on się nazywa Kothranskula. W koszu znalazłem coś takiego jak mysa. Nie wiem, co to jest, ale też tego się nie da otworzyć i zamknąć, więc to się otwiera i trzeba wypić praktycznie całe. Więc tego nie bierzemy, zostawimy to komuś, zostawię to w cieniu, żeby... To prawdopodobnie jest jakiś kefir albo mleko, idziemy do sklepu ogarnąć trochę rzeczy. Jakieś siedzonko czy coś. Bierzemy się sosidło. Sos pomidorowy z jakimiś tam warzywkami, żeby był do makaronu. Co teraz? Daktylki. Daktyle. Bierzemy daktyle. Co jeszcze? To jest nasza szefowa od zakupów. Pomóżcie. Pamiętam, jak wcześniej mieliśmy kupić kakao, nie wybraliśmy tego, wybraliśmy jakieś takie słodkie, szwajcarskie, że niby lepsze i w ogóle wyszło gorsze i nie polecam. Jak coś, to kupujcie. Widzieliśmy po obrazku. Po obrazku, bo było ładniejsze opakowanie. Nie było dobrze. Małe rodzynki. To są rodzynki? No. A to też są rodzynki? Tak. Ale takie malutkie rodzynki, ale mini snacks. Mini snacks. A, no? Ciekawe. Fajne. Ciekawe rozwiązanie. Przed butter chicken, czyli kurczak na maśle. Ten sosik, który wam pokazywałem wcześniej. Tutaj musi szefowa wszystko zatwierdzić. Tak tyle jeszcze weszły, to widzieliście. Co jeszcze szukamy, szefowo? Jeszcze nie wiem. To najgorsze, jak ktoś nie wie, no to później kupuje wszystko, co podpadnie pod oko. To prawda, najchętniej tam lody zjadłam. Masz prawo głosu, jak masz ochotę coś powiedzieć. Masz ochotę? Przytuliła Prince Polo. Ja to wszystko widzę. Czemu Hania mówi, że jestem żyła? No bo jesteś. Nie jestem żyła. Powiedz widzą, że nie jestem żyłą. Widzę, że jesteś żyłą. Nie wierzcie jej.
No dobra, może trochę. Piwko 0%, Faxe Premium 139. To jakieś 3,30. Nie no, 4 zł w sumie. 4 zł. Tutaj też. To jakieś cuda. No co tam? Bierzemy krakersy? No, bierzemy krakersy. A jak? Ja bym takie zwyczajne wzięła. Ja bym te fromacz. Czy jak to się tam... Tomasz? Fromasz. Wiesz, te fromasz, one takie dobre, ale one są zarąbiste. Powiedzmy zwykłe i takie. To weź, no. Ale te, one fromasz są dobre. Dobra, mam już wszystko. Ania, zadowolona z zakupów? Bardzo. Szczęśliwa? Bardzo, szczęśliwa, mam ciasteczka. Bardzo dużo ciasteczek. Powiedziałbym, że z 3 paki. Nieprawda. A wszyscy, przecież to widać. Ej. Nie widać. Nie, bo ona słodyczy nie je. Słuchajcie, ona nie je słodyczy. Już 5 minut. Mamy tyle jedzenia, że można jechać, nie wiem, no do Polski. Patrzcie na to. To nie jest prawda. To jest prawda. Trzeba się zbierać, żeby nas noc nie zastała, szefowo. Co to są za konie? Zastanawiam się, czy są islandzkie konie. To są islandzkie, znaczy one to nie są oryginalnie z Islandii konie, one zostały przywiezione tutaj. No ale się zaklimatyzowały. Ale tutaj się zaklimatyzowały, to prawda. Czemu wy się boicie? Wy nie jesteście takie oswojone. Koninę się tutaj je. No nie, zobacz tego wariata, nie chce się dać do... No nie świruj. Koninę się tutaj je, ale nie jest jakaś powszechna. Bardziej tutaj owce się je. Ale bardziej na import. Bardziej na import idzie, tak, niestety. Ale konie tutaj, te islandzkie, są super przyjazne i bardzo ponoć dobre w ujeżdżaniu. A i tutaj mają cztery chody. Cztery chody mają, cztery biegi, cztery biegówki. No chodźmy, Siuniu. O, jaki fajny. Tak, a pokaż zębula. Pokaż zębula. Krabunia. Banana byście zjadły. Banana. Jabłuszko mamy. A nie, jabłuszka nie damy, no bo mam. Mało mamy. Pokaż zębulki. O, trawka w zębulkach. Trawka. Co ona robi? Ja zaraz nos obetnie. Dobry zapaszek. Giorgio Conini. Ania, pokaż zęby. Do dentysty. Wiertło. Zęby. No dzisiaj to tak solidnie przełożyliśmy, ponieważ jedziemy z 300 km. No ja przyznam, że mój żołądek już tak po prostu wariuje, bo wiecie, lub też nie, że mam chorobę lokomocyjną. Jedziemy do opuszczonej fabryki ryb. Potężnej opuszczonej fabryki ryb. Prawdopodobnie śledzia. Zlokalizowanej w tak odosobnionych warunkach i tak daleko od głównej drogi ze względu prawdopodobnie na lokację. Na to, że na północno-zachodniej części w oceanie było po prostu więcej ryb. Tamta część, ów część jest po prostu bogatsza, bardziej obrodzona w rybę. Ale ja czuję, Tomasz, że tam na nas czeka coś więcej, że to będzie piękna przygoda tam dojechać. Na pewno. Bez dwóch zdań. Ale słońce daje takie, że normalnie wypala jak laser. Bez takich okularów to ciężko. No, mało widzę. To nie wyleć. Nie, chyba nie jest, żebym go zabrała. No dobra. No nie. No elo! Nie, no ja to chyba wezmę. Patrzcie, biegnie. Tak zawsze biega, jak łapie autostopa. Aha, nie ma. Zalewa. Stypa. Widać tam? Cegłówka. Dojechaliśmy. Jak to się nazywa ta miejscowość, Hania? Nie mam pojęcia. Dubfisbolik. Dubwika? Tak. To jest ta stara fabryka śledzi, ale wygląda naprawdę grubo. Dubabik. Czy wiecie, co to oznacza?
że ta fabryka śledzi będzie eksplorowana. O, drzewa na opał. Ciekaw jestem, w którym roku ona została zamknięta. Tak czy inaczej wygląda na to, że tutaj normalnie mieszkają ludzie. Niesamowite, czy oni się tu osiedli dlatego, że fabryka była tutaj? Ale jakie ładne te domki. Na pewno. No to widać, że... O, tu ktoś mieszka, ma grilla nawet. To była infrastruktura. Tam światło się pali w środku. Tam się normalnie pali światło w środku. Przyjechaliśmy gdzieś, gdzie nie wiemy gdzie. Przyjechaliśmy. O kurczę. Ta maszyna z prawej strony, ta czerwona, to chyba... To wojnę chyba pamięta nawet. Djupavik. Rok 1917 i to miejsce zaczyna nabierać ducha życia. Osiedlają się tutaj ludzie. Około 50. Na początku w tej miejscowości mieszkała tylko i wyłącznie jedna rodzina. I... W 1917 najwybitniejsi mieszkańcy tego miasta, w momencie kiedy zaczęło się ono rozrastać, kiedy zaczęli tutaj napływać, zdecydowali, że wybudują fabrykę śledzi. Tutaj, w sensie fabrykę śledzi, w której nie fabrykę, tylko jak się nazywa, no tak miejsce, w którym będą przywozić śledzie złowione i będą je patroszyć, a później wywozić na sprzedaż. No i w 1920 roku, jak piszą kroniki, był spadek, bo śledź jest rybą, która wędruje, więc może być jej bardzo dużo tutaj na przykład w tej zatoce, a może jej być bardzo mało. No i akurat w 1920 roku było bardzo mało tej ryby tutaj, więc no fabryka została zamknięta. Później została znów otwarta, no i takie perturbacje ze śledziem tutaj były. No i cóż, głównie pracowały też kobiety w bardzo złych warunkach, ponieważ kobiety, nie pamiętam do którego roku, ale miały bardzo ograniczone prawa na Islandii. Pracowały bez specjalistycznej odzieży, bez jakiejś specjalnej odzieży. Pracowały w trudnych warunkach, bo nawet po 12-14 godzin. Kobiety tutaj lubiły pracować, pomimo ciężkich warunków. No i tutaj jest exhibition. Tutaj może można wejść. Kto nie sprawdza, czy otwarte, ten nie wchodzi, zamknięte. Z tego co wiem, fabrykę odkupili potomkowie założycieli, którzy mają tam hotel i restaurację. Ja tam oczywiście jeszcze pójdę. I zaczęli pakować pieniążki w to miejsce. Jak widać, zaczęli zamykać tajne wejścia do fabryki, które prawdopodobnie turyści, wandale robili, tak żeby można było zarobić na tym obiekcie. No więc do fabryki prawdopodobnie, żeby wejść, trzeba zapłacić. No więc idę, zapytam, komu te pieniążki dać. No i spróbujemy wejść. Najgorsze na Islandii w takich miejscach jest to, że nawet jeżeli będziesz chciał pójść zapłacić, to często może tego delikwenta nie być po prostu w domu, nie? Bo pojechał załóżmy do Reykjaviku i wróci za 8 dni. Tak też może być. No i w tych kronikach też jest napisane, że kobiety, ludzie ogólnie, pracownicy, których była ograniczona ilość, po pracy zawsze mieli siłę na to, żeby się bawić. Dalej, żeby się bawić. I... Co to? A co to jest, kierowniku? Nie mam zielonego pojęcia, kochani. To jakieś świeczuszki? Jakiś melanżyk był. Jak to daleko? Otczy nasz. I że jest i na niebie się, da światica imię Twoje, da przyjdzie carstwie Twoje, da budzie wola Twoja,
Jako na niebie si i na ziemli. Pam 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 pam. Co to jest? Nie wiem. Po co to jest? Też nie wiem. Były takie rury grzewcze tam, ale nie potrafię sobie wyobrazić, po co na przykład te wielkie kontenery dla śledzi. Nie wiem, no. O, a tutaj troszkę wody. Kierowniku. Uhuhu. Tutaj, a miałem wam powiedzieć, bo tak, to miejsce też jest wykorzystywane jako exhibition, czyli wystawę różnych artystów, młodych, starych, takich, którzy mają ochotę tutaj pokazać swoje prace. No więc to jest takie pomieszanie świata. To jest takie pomieszanie świata nowoczesnego, artystycznego z tym, co było w przeszłości. Dość ciekawe i odważne połączenie. Tutaj widać, że kuter rybacki, którego niestety ząb czasu nie oszczędził, maszyna jakby nie patrzeć, ale korozja. No niestety, słona woda nie zna litości. Druga kwestia jest taka, że to miejsce było szabrowane przez lokalnych, no i też przez turystów, bo turyści niestety, jak jakieś miejsce staje się bardzo popularne w internecie w jakimś kraju, to turyści zaczynają masowo najeżdżać i często jest tak, że kradną te ciekawe eksponaty, w sensie ciekawe rzeczy z tych miejsc, i to miejsce po prostu w pewnym momencie staje się puste i bezwartościowe. W sensie, no to wszystko, co wartość jakąś miało, to ludzie zabierają. I mówi się, że dób Jawik, chyba dobrze wymawiam, jest jednym z najbardziej opustoszałych, smutnych miejsc na mapie Islandii. I trudno się nie zgodzić. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop. Pięknie. Pamiętasz te stare kawałki? To mi się podoba. Tutaj te wszystkie rzeczy właśnie z tego, z fabryki zostały... Próbuje się je w jakiś sposób tak jakby zaadoptować tutaj, w przestrzeni. Ktoś otworzył i zamknął, jak nas zobaczył. Nie no, bo Hania jest po prostu, widać od razu z twarzy, taka agresywna, że może, nie wiem, się robi, że może poilgotać. Czerwony nos i wygląda jak Rudolf i myślałam, że zaatakuje. Ktoś zobaczył, że cyganie przyjechali. Bez obrazy. Nie wolno mówić tak. Za 100 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Ona jest zawsze przygotowana. Dojdziemy zaraz. Ona jest zawsze przygotowana. Teraz wchodzimy do miejsca, w którym jest hotel i restauracja. Powiedziałbym, że klimat taki schroniskowy. I tutaj jest stary Negus, który jest szefem. Jak w 13 posterunku, nie? Dobra, zobaczcie, ile takich... Teraz wchodzimy dalej. Stoliki z drzewa. Aha, zobaczmy na stare zdjęcia, bo to zawsze jest najbardziej interesujące. Patrzcie na to, pracownicy zimą. Nie, to jest niesamowite. Port. Jejku, patrzcie, ile statków było. Nie, słychane. Dziewczyny, które tutaj pracowały. No i właśnie jedną z rozrywek tutaj to było, moi drodzy, potańcówki. Potańcówki i oczywiście alkohol. Proszę bardzo. Ale młodzi ludzie,